Azę! Było trochę tego wolnego i każdy z utęsknieniem czekał, aż wróci. Chociaż mimo, że to 3 miesiące, ale jednak szybko to minęło. Ja w zasadzie miałem 2 tygodnie wolnego, takiego kompletnego, że nic nie robiłem, a później już zacząłem się przygotowywać do sezonu. Mój organizm nie lubi za bardzo przerwy, bo wtedy te wszystkie mikrourazy gdzieś mi wychodzą i zacząłem się przygotowywać dosyć wcześniej i myślę, że to jest dobry kierunek, bo jakbyśmy się rozleniwili przez wakacje, to później bardzo ciężko wrócić na ten optymalny poziom, a jeśli gdzieś ta forma cały czas jest trzymana, przy okazji udało się też pograć trochę w kadrze, więc te wakacje były dosyć pracowite. Skupimy się na technice indywidualnej, trochę na motoryce z piłkami. Natomiast dużo będzie od nich indywidualnie zależało. Dużo jest ćwiczeń na technikę indywidualną i tak naprawdę ich koncentracja zadecyduje o tym, czy oni będą z tego treningu zadowoleni, czy nie.